Kochani, teraz chciałbym przedstawić naszą parafię świętego Klemensa Hohbauera w Głogowie. Parafia liczy 9,5 tysiąca wiernych. Redemptoryści przybyli do Głogowa w 1924 roku, czyli wtedy byli to jeszcze redemptoryści niemieccy. I od początku ciężko pracowali, prowadzili duszpasterstwo i zbudowali piękny kościół. Na wiosnę 1928 roku przystąpiono do budowy kościoła, czyli po 4 latach po przybyciu, po zgromadzeniu materiałów do budowy klasztoru i kościoła. Po niespełna pół roku wytężonej pracy budowa została zakończona. W dniu 9 grudnia 1928 roku nastąpiła konsekracja nowo wybudowanej świątyni. A dokonał jej sam arcybiskup kardynał Adolf Bertram, ordynariusz diecezji wrocławskiej. Pod koniec II wojny światowej, 17 marca 1945 roku, kościół i klasztor zostały spalone. Do klasztoru wrócili ojciec Walter Beckmann i brat Wincenty. I w piwnicach klasztornych urządzili kaplicę na 150 osób. Po II wojnie światowej w 1946 roku do zrujnowanego Głogowa zaczęli przybywać pierwsi polscy redemptoryści. Pierwszym takim redemptorystą był ojciec Edmund Zieliński, następnie ojciec Grela, którzy od nowa przystąpili do organizowania życia religijnego. Mieli oni pod swoją opieką nie tylko ludność polską, ale także i niemiecką, która przez pewien czas pozostawała na tych terenach. Oprócz duszpasterstwa przystąpili oni do odbudowywania kościołów w całym dekanacie głogowskim. Było to ponad 20 kościołów. Z powodu braku księży byli oni przez pewien czas jedynymi duszpasterzami na tym terenie. Ojcowie podchodzili do swoich obowiązków bardzo gorliwie i sumiennie, co spotykało się nieraz z represjami ze strony władzy. Gdy w 1950 roku rektorem został ojciec Konstanty Franczyk i w czasie swojego pobytu w Głogowie podjął się on prowadzenia budowy kościoła. W dniu 15 października 1958 roku, czyli dokładnie 60 lat temu, został wydany dekret przez księdza biskupa Bolesława Kominka, na mocy którego od 26 października podzielono parafię świętego Mikołaja. Wskutek tego erygowano parafię świętego Klemensa w Głogowie. Pierwszym proboszczem nowo utworzonej placówki duszpasterskiej został mianowany ojciec Stanisław Zdunek. Jak już powiedziałem, już obecnie nasza parafia liczy 9,5 tysiąca wiernych. Jest parafią, uważamy, otwartą. Z tej racji, że to jest chyba jedyny kościół, który jest otwarty przez cały dzień. Można tutaj adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dzisiaj cieszymy się wolnością, mieszkamy w wolnej Polsce. Możemy swobodnie wyznawać naszą wiarę katolicką. Mamy wiele powodów do dziękczynienia Bogu. Wyrazem tego dziękczynienia są zakończone z powodzeniem prace remontowe. Położono w tym roku nową posadzkę w kościele, odświeżono prezbiterium, kaplice boczne, adoracje Najświętszego Sakramentu, Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Sprowadzono również nowy instrument organowy ze Szwajcarii, który zostanie dzisiaj poświęcony. Dziś również zostaną wprowadzone do parafii naszej relikwie świętego Jana Pawła II.